Cześć wszystkim, no niestety, ale mam smutne informacje, jeśli chodzi o Krzysztofa Piątka. Dramat piłkarza Krzysztofa Piątka wciąż praktycznie trwa, wciąż nie zdobył gola, bardzo krytycznie piszą o nim media włoskie. Mało tego, nawet po prostu kibice AC Milanu gwizdali, kiedy Krzysztof Piątek schodził z boiska. No właśnie, dzisiaj na temat tego, co się dzieje, na temat kolejnego praktycznie przegranego meczu przez Milan, gdzie Krzysztof Piątek no nie strzelił gola, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, Krzysztof Piątek, a raczej jego drużyna Milan grał z Fiorentiną, Fiorentinie, w której gra przecież po prostu kolejny Polak w bramkarz, Bartłomiej Drągowski. No i Milan przegrał tak z Fiorentiną 1-3, gdzie praktycznie Krzysztof Piątek nie wpisał się na listę strzelców. No i media włoskie są bezlitosne, bardzo mocno praktycznie krytykują tutaj Krzysztofa Piątka. Zaraz zacytuję wam wypowiedzi tutaj mediów włoskich, co piszą na portalu calciomercato.com. Krzysztof Piątek otrzymał czwartą notę, nota od 1 do 10, otrzymał czwórkę praktycznie. Tutaj cytuję, tak, co pisze praktycznie ten portal. Próbował, ale nie potrafił ukłuć przeciwnika bramką. Najczęściej był spóźniony do piłek i to był duży problem dla zespołu. Koniec cytatu, tak właśnie tutaj się opowiadali. Natomiast w tym zestawieniu tak naprawdę w walce tych dwóch Polaków, tak, w tych właśnie Fiorentina kontra Milan, Drągowski był bardzo dobrze oceniany, bardzo po prostu pozytywnie. Fatalne praktycznie ma ocenę tutaj Krzysztof Piątek, nawet policzono, że on mało po prostu oddaje w ogóle strzałów na bramkę, to jest jakby tragedia. Teraz pytanie jest takie, czy Krzysztof Piątek tak naprawdę zablokował się sam, czy po prostu jest ofiarą systemu narzuconego przez trenera Gianpaolo, trenera praktycznie Milanu? No i teraz tak, jeśli chodzi o tutaj dziennikarzy włoskiego Eurosportu, no to oni mu dali praktycznie tutaj piątkę w skali 10-stopniowej. Następnie kolejny portal planetamilan.it dali mu praktycznie piątkę. Cytuję tutaj, co napisali. Walczył, ale dla niego był to wieczór dla zapomnienia. Nie może znaleźć sobie swojego miejsca na boisku w drużynie. Musi się jednak przełamać. To podstawa dla niego i dla zespołu. Koniec cytatu. Tak właśnie tutaj piszą. No bardzo słabe praktycznie noty, rozczarował tutaj no, Krzysztof Piątek swoją postawą, tak, no bo nie zdobył gola. Kolejny praktycznie gol, sytuacja była właśnie tego typu, że praktycznie tutaj no kibice, jak on schodził z boiska, gwizdali na niego, tak, gwizdali. Jeszcze chwilę temu praktycznie był wynoszony do niebios, tak, był kochany praktycznie przez wszystkich kibiców. Dzisiaj praktycznie no, jest znienawidzony, tak, przez kibiców, no bo nie strzela tych bramek. Ostatnie bramki, które Krzysztof Piątek strzelił, to były dwie bramki z rzutu karnego i to wszystko, tak? I to praktycznie na tym po prostu poprzestał. No jak na takie oczekiwania, takiego piłkarza, tak? Który po prostu przychodzi, ma być zbawcą praktycznie tego Milanu, to jest zdecydowanie za mało, to jest zdecydowanie za mało. No tak powiedziałem, to nie jest powiedziane, czy to jest jakby problem Krzysztofa Piątka, bo być może w innej drużynie by się odnalazł, natomiast kompletnie po prostu, no nie może się odnaleźć, jeśli chodzi o Milan. Dla mnie po prostu w ogóle, jeśli chodzi o Milan, to ta drużyna jest źle zbudowana, jeśli ktoś by mnie po prostu pytać o takie prywatne zdanie. Dla mnie po prostu no oczywiście to są tam piłkarze, ale nie widzę tam jakiegoś pomysłu tak naprawdę, jeśli chodzi o grę, o styl tak naprawdę gry. Nie mówię o Gianpaolo, tylko po prostu jakąś filozofię dotyczącą właśnie zawodników, tak, którzy mają być w tej drużynie. Nie widzę jakby charakteru, tak, czy po prostu jakiegoś czunu, no bo załóżmy, że Bayern Monachium, no to ma ten trzon, to jest Robert Lewandowski, zawodnicy, którzy tworzą po prostu koło niego, praktycznie asystują mu, dogrywają piłki, natomiast jeśli chodzi o Milan, dużo po prostu piłkarzy gra tutaj egoistycznie, samolubnie, tak, mało gry jakby zespołowej, co się komu praktycznie uda, to wpadnie, za dużo tutaj jest przypadkowości, a za mało po praktycznie tutaj jakiegoś systemu, który by rzeczywiście prowadził tą drużynę do zwycięstw, do sukcesu, tak, do zwycięstw, do sukcesu. Także no bardzo słabe oceny, no włoskie media już praktycznie tracą cierpliwość, jeśli chodzi o Krzysztofa Piątka, no bo naprawdę tutaj no oczekują od niego, że będzie strzelał gole, tak, no został kupiony za tak potężne pieniądze, zwłaszcza, że no praktycznie tutaj ta niemoc, jeśli chodzi o strzelanie goli, ona trwa od dłuższego czasu, tak, to były praktycznie czasy między przerwą w Serie A, kiedy były mecze towarzyskie, takie o charakterze towarzyskim, te Audika chociażby, tak, turnieje, no i później praktycznie mecze tutaj w Serie A, no bardzo kiepska tak naprawdę sytuacja, tak? Niektórzy mówią, spekulują o tym, że właśnie Krzysztof Piątek może pójść na wypożyczenie. Na wypożyczenie,
albo zostać sprzedany właśnie z Milanu. Natomiast no jest to po prostu, wygląda to kiepsko, tak, jeśli chodzi właśnie o Milan, jeśli chodzi o Krzysztofa Piątka, no bo rzeczywiście tutaj Piątek nie strzela goli, nie zdobywa praktycznie goli, nie wpisuje się na listę strzelców. No tak powiedziałem, no ciężko, żeby nawet te gole padały, jeżeli on ma bardzo mało tutaj sytuacji po prostu podbramkowych, w ogóle oddanych strzałów na bramkę, to gdzie tak naprawdę może te strzały po prostu przekuć tutaj na gol. No dosyć ciekawa sytuacja, no pamiętajmy, że praktycznie tutaj wszyscy obrońcy we Włoszech dużą uwagę przywiązuje się do taktyki. Praktycznie wszyscy już znają Piątka i zaraz jest skryty na dwóch czy trzech piłkarzy. To też może być po prostu pewien mankament, jeśli chodzi o Krzysztofa Piątka, to co go różni, jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego, tak, jaka jest różnica między Piątkiem a Lewandowskim, no właśnie to, że być może po prostu Robert Lewandowski potrafi świetnie walczyć z obrońcami, grać tyłem do bramki, brać tych obrońców na plecy, mylić tak naprawdę, zwodzić tych obrońców, czego praktycznie nie potrafi Krzysztof Piątek, tak. To nie jest tak powiedziane, że jak Robert Lewandowski gra przez pełne 90 minut, to cały czas praktycznie atakuje na bramkę, bo są takie momenty praktycznie uśpienia, wychodzi z pola karnego, wchodzi praktycznie w to pole karne, natomiast Krzysztof Piątek cały czas jakby czatuje w tym polu karnym, chce zdobyć, a właśnie być może powinien zupełnie inaczej to rozegrać i po tym mógłby paść gol. No zobaczymy. Tak naprawdę, czy ja tu jest wina, czy to jest wina po prostu systemu Gianpaolo, czy jest to po prostu jakby kwestia winy Krzysztofa Piątka, tak, że on się po prostu ma przełamać. No ale zobaczmy sobie, jaki to jest kontrast. Na początku, jak się spisywał w Milanie, to wszyscy mu tak wróżyli przyszłość, świetną, nawet było mówione, że może trafić do Barcelony i tak dalej. No ale to przedwczesne, tak? No, piłkarz musi udowodnić swoją po prostu dyspozycyjność, swoją po prostu poziom przez dłuższy czas, nie tylko praktycznie przez jeden sezon, tak, gdzie wyszczeli, ale przez dłuższy czas. No a teraz praktycznie kompletnie się Piątek nie spisuje w tej drużynie. Znaczy ja bym tutaj nie miał pretensji do Piątka, na bardziej ustawienie drużyny. Według mnie Piątek by się świetnie odnalazł w innej drużynie, tak, w innym praktycznie klubie. No ale ta zła pasa właśnie Piątka wciąż trwa. Jest to też niekorzystne jakby w kontekście reprezentacji Polski, no bo zaraz będą mecze październikowe, no i w tych meczach październikowych małe prawdopodobieństwo jest, że Jerzy Brzęczek wystawi Piątka w reprezentacji, tak, jako napastników, no bo jeżeli nie sprawdza się Milanie, nie zdobywa goli, czyli pewnie po prostu napastnikiem tutaj będzie Kownacki i Robert Lewandowski, no Robert Lewandowski na pewno, tak, oczywiście jeśli nie będzie jakichś problemów zdrowotnych, kontuzji i tak dalej, czyli byłby praktycznie Kownacki i tutaj Robert Lewandowski, czyli tutaj znowu praktycznie zostanie zblokowany w tej reprezentacji. No bo to jest naturalne, tak? Trener będzie patrzył przez pryzmat praktycznie, przez pryzmat tutaj występów w Serie A w Milanie. No i w reprezentacji znów się nie będzie mógł po prostu pokazać, a być może właśnie gdyby wystąpił w tej reprezentacji, zdobył gola, mógłby się przełamać, tak? No więc dramat i jeszcze raz po prostu dramat, jeśli chodzi o Krzysztofa Piątka. Kolejny mecz, tak, po prostu fatalny. Właśnie media włoskie piszą w ten sposób. Był spóźniony do piłek, wieczór do zapomnienia. Tak krytycznie tutaj się pisze na temat Krzysztofa Piątka. No to też są słowa po prostu prorocze Zbigniewa Bońka, który mówił, tak, że jak pójdzie do Milanu Piątek, to będą mu praktycznie liczyć minuty, kiedy nie zdobywa goli. To rzeczywiście ma miejsce, tak? A teraz zobaczmy sobie z drugiej strony Robert Lewandowski, który praktycznie strzela gola co mecz, tak? Asystuje, ma świetną pasę. Teraz w 10 tutaj meczach zdobył praktycznie, w 6 meczach zdobył praktycznie tutaj 10 goli, tak? No, czyli statystyka 1,87 praktycznie gola, czy 1,9 gola na mecz, a z drugiej strony Krzysztof Piątek, który kolejny mecz praktycznie nie zdobył gola, tak? Przerażające jest to, że ostatnie gole, które zdobył, te 2 gole, to były z rzutu karnego, ale nie z gry, tak? To też jest jeszcze bardziej zaniża praktycznie tą statystykę, jeśli chodzi o Krzysztofa Piątka, tak? Krzysztofa po prostu Piątka. No i teraz tak, co jeszcze tutaj dziennikarze na przykład Eurosportu piszą na temat Krzysztofa Piątka? Cytuję, nie czuję się dobrze w ustawieniu Gianpaolo, z kolei Leo, który wiele wnosi do zespołu, nie jest idealnym partnerem dla Krzysztofa Piątka. Tak właśnie tutaj powiedzieli dziennikarze Eurosportu, włoskiego Eurosportu. Natomiast pozytywnie w tym meczu ocenili na przykład Bartłomieja Drągowskiego, bramkarza Fiorentiny. Cytuję, dobrze interweniował po strzale Suso i nie miał wiele do powiedzenia w akcji z Leo. Tak właśnie tutaj powiedziano na temat właśnie polskiego bramkarza. No, być może tak naprawdę tutaj ten system Gianpaolo, on zacznie działać dopiero po jakimś czasie, po miesiącu czy po 2 miesiącach. Natomiast na razie, no to po prostu
wygląda niedobrze, tak, jeśli chodzi o Krzysztofa Piątka. To też jest jakby niedobre, niekorzystne dla niego, tak, no bo te statystyki nie ma praktycznie goli na swoim koncie, więc rzeczywiście, jak tak dalej ta sytuacja będzie trwać, no to, no bo wszyscy czekamy na przełamanie, że nastąpi coś, będzie jakiś taki mecz, być może Milan zwycięży 2-0 czy 3-0, tak, i nastąpi po prostu przełamanie Piątka, a jeżeli nie, no to powinien praktycznie iść na wypożyczenie, tak, no bo wszyscy będą praktycznie patrzeć na jego statystyki, a te statystyki są bardzo kiepskie, tak. To wszystko dzisiaj. Pozdrawiam, oczywiście życzymy jak najlepiej wszystko dla Krzysztofa Piątka, żeby mu się wiodło. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam, trzymajcie się.